Dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 września 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, as pentakli, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze mile widziane, subskrypcje, udostępnienia również, więc z góry Wam za wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Za całe Wasze wsparcie. No, dziękuję, że jesteście po prostu moje wodniki. Dobra, lecimy. Co się będzie działo... przepraszam, statywem ruszam. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Dobra, zobaczmy kartę jednorożców dla Was. Serio, delikatność. Bierzemy delikatność. Karty coś lecą u Was, moje drogie wodniki. Coś się energetycznie mocno u Was dzieje. Delikatność. Bądź dobry dla siebie i innych. Szanuj swoją delikatność. Mów słowami miłości. Piękna karta. Piękna. Okej, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Ach, dziesiątka mieczy. Przytłoczenie, trudne myśli, zranienie przez kogoś. Mogą dojść do Was jakieś przykre słowa, jakieś plotki na Wasz temat. Ktoś może zrobić coś przeciwko Wam, wbić Wam przysłowiowy nóż w plecy, tak? Możecie się o tym dowiedzieć i to Was bardzo, bardzo przytłoczy. Dla części z Was właśnie dużo stresów, dużo myśli, oceny przez innych, ocenienie samego siebie, dużo na głowie, dużo takiego przeciążenia też energetycznego. Kochani, no będziecie czuć się dosyć kiepsko. Mam nadzieję, że szybko z tego wyjdziecie. Ale dziesiątka mieczy jest z tą kartą mówiącą, że gorzej już być nie może. Że po to lądujemy na dnie, żeby się od niego odbić. I kochani, co najgorsze już za Wami? To musicie wiedzieć. Co najgorsze już za Wami? Może być tylko lepiej. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. O co tutaj chodzi? Siódemka mieczy. Czwórka buław. Rycerz pentakli. Siódemka kielichów, dziewiątka kielichów i pustelnik, dwójka mieczy. No kochani, dla części z Was chodzić może o sprawy małżeńskie, a dla części z Was o jakieś sprawy stabilizacji. Mam wrażenie, że dowiecie się, że ktoś, kogo uważaliście za przyjaciela, kogoś, kogo uważaliście za partnera, kogoś, z kim może mieszkacie w jednym domu, tak? Nie był do końca z Wami szczery. Siódemka mieczy. Ktoś Was oszukał, okłamał, nie powiedział Wam całej prawdy w jakiejś kwestii. No, poczujecie się oszukani, kochani, poczujecie się oszukani. Może chodzi o jakieś pieniądze z tym rycerzem pentakli. Oho, zaswędziało w gardle. No. Także tutaj chodzi o kwestię mówienia prawdy. Tak czuję, że ktoś nie powiedział Wam jakiejś prawdy dotyczącej czegoś. No i kochani, no tutaj pojawi się takie zagubienie. Takie zagubienie a propos tej osoby, a propos tej sytuacji. Co ja mam dalej z tym robić? Czy mam dalej w to inwestować, czy nie? Czy można naprawić tą relację, czy nie? Czy... mogę odzyskać zaufanie do tej osoby, czy też nie. Mam wrażenie, kochani, że tutaj pojawi się wiele pytań, a mało odpowiedzi. I ważne jest, kochani, żebyście... Oj, przepraszam, cały czas stukam ten Wasz statyw. Dali sobie przestrzeń, żeby poszukać odpowiedzi wewnątrz siebie, bo widzę, że są jakieś rzeczy, których nie dostrzegacie albo nie chcecie dostrzec. I tu jest ważne, żeby wsłuchać się w głos serca, w głos swojej duszy. Wycofajcie się na jakiś czas z tego, wycofajcie, wyjedźcie gdzieś, spędźcie trochę czasu w samotności, pomedytujcie po to, żeby do głosu doszła Wasza podświadomość.
wasze wyższe ja, wasze serce i ono podpowie wam drogę, podpowie jak z tego wyjść, podpowie co następnie robić, podpowie jakie kroki podjąć, jakie działanie podjąć, żeby odzyskać właśnie równowagę, szczęście, spokój. Dajcie sobie przestrzeń, żeby odpocząć, dajcie sobie przestrzeń, żeby zaplanować dalsze działania. Nie śpieszcie się z niczym, wsłuchajcie się w głos swojej duszy, dokładnie, bo jest tu wiele rzeczy, których mam wrażenie jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, których nie dostrzegacie. I tu jest ważne, żeby się wyciszyć, nie działać zbyt szybko, no idzie jakaś dobra zmiana do Was. Wszystko ułoży się naprawdę lepiej niż myślicie. Może przyjdzie jakaś okazja dla Was do naprawienia tej sytuacji albo do pójścia w zupełnie jakimś nowym kierunku. Nie wiem, kochani, co to jest, ale mówię, co najgorsze jest za Wami. Teraz czas na wyciszenie, uleczenie i wsłuchanie się w siebie. A propos dalszych kroków, a propos rozwiązań i a propos tego, co, na czym powinniście się teraz skupić. No to zobaczmy, co z zewnątrz w takim razie. No, mówię, że cały czas stukam ten wasz... No nie wierzę. Przepraszam Was, moje wodniki. Mówię, coś się dzieje u Was energetycznie, bo ja się dobrze w sumie czułam przez całe czytanie, a teraz jestem taka roztrzęsiona właśnie. Co chwilę coś szturcham, coś mi wypada. Nie wiem. Umiarkowanie, kochani, z zewnątrz. Umiarkowanie, kochani, jest szansą na uleczenie. Jest szansą na równowagę. Jest powrót do takiej harmonii wewnętrznej. Więc tutaj będzie szansa na uleczenie czegoś i właśnie wyrównanie tej energii. Ale, kochani, umiarkowanie jest dla mnie też kartą naszych przewodników, naszych aniołów, które będą wskazywać nam konkretne drogi. Więc po raz kolejny, ważna będzie medytacja, ważne będzie wyciszenie, połączenie z naturą, po to, żeby wsłuchać się w te wskazówki i dobrze odczytać te wskazówki. Kochani, umiarkowanie też może mówić, że za dużo się nie będzie działo wokół Was. Może właśnie po to też, żeby właśnie nie zaburzać Waszej przestrzeni, po to, żebyście mieli czas na pewne rzeczy, żeby sobie coś poukładać, żeby okazać sobie więcej delikatności, tak? To może być właśnie ważny czas dla Was, bezpośrednio dla Was, na jakieś takie uleczenie, na ukojenie jakichś ran, tak? I powróć do swojego centrum, do swojego serca. Zobaczmy to umiarkowanie. Nie mówię, że leci. Piątka mieczy, król buław, arcykapłan. Ósemka kielichów, diabeł, as mieczy. Kochani, uświadomicie sobie jakąś prawdę o kimś, albo jakaś prawda właśnie o kimś wyjdzie na jaw. Dostaniecie jakieś wskazówki. No, część z Was bardzo mocno mówię, że ja czuję, że w trakcie medytacji otrzymacie jakieś wskazówki a propos jakiegoś mężczyzny albo jakiejś osoby, z którym macie tutaj do czynienia. Może to być ktoś z Trygonu Ognia, Baranew Strzelec, pojawił nam się jeszcze Byk i Koziorożec, ale kochani, znaki tu nie są ważne. Macie do czynienia z jakąś osobą mega pewną siebie, charyzmatyczną, lubiącą dominować. Czasami król była w takim negatywnym sensie lubi przemoc, często przemoc też taką mentalną. To jest osoba, która lubi kontrolować sytuację i lubi wygrywać. I myślę, że czy to jest osoba, z którą jesteście w związku, czy to jest przyjaciel, czy to jest ktoś, z kim współpracujecie, ta osoba naprawdę zrobiła jakiś dużo krzywd, mam wrażenie. I te krzywdy wyjdą na jaw teraz. Piątka mieczy. Jakieś takie zagubienie, skrzywdzenie, zrobienie coś za Waszymi plecami, zranienie Was. Może to być, mówię, ktoś, z kim byliście w stałym związku albo ktoś, kogo uważaliście za autorytet w jakiś sposób. Bądź co bądź, kochani, otrzymacie informację, że czas pójść w swoją stronę. Mam wrażenie, że to będzie olśnienie, którego doświadczycie w tym tygodniu, że osoba, z którą tutaj macie do czynienia, jest dla Was toksyczna. Diabeł. Jest to ktoś, od kogo jesteście uzależnieni, albo ten związek jest taki bardzo spętany. Jest to osoba, która, mówi, lubi kontrolować, lubi manipulować, lubi okłamywać. I być może czas zostawić tę osobę i pójść swoją własną drogą. Wolni, bezpieczni, swobodni. Macie w sobie siłę, kochani, żeby to zrobić. Macie w sobie siłę i powinniście pozwolić sobie na
wyjście tej siły na wierzch, tak bym powiedziała. To jest siła waszego serca, to nie jest siła zewnętrzna, to nie jest siła w waszych mięśniach, to jest siła waszego serca. Jedyne, co może wam przeszkadzać tutaj, to mówię, wasze myśli. Dziewiątka mieczy, stres, zmartwienie, nieprzespane noce, zamartwienie się, co teraz, jak ja sobie poradzę, co ja mam myśleć o tej osobie, czy ja mam dalej to kontynuować, czy nie, różne czarne myśli, a co jeśli nie wyjdzie, co jeśli nie dam sobie rady. Ale wasze serce jest mocne, wasze serce jest tutaj niezwykle mocne, wasza siła, wasza intuicja jest niezwykle mocna. A przez to wy jesteście silni, kochani. Im będziecie mieć w sobie siłę, żeby odejść od tego, żeby zrezygnować z tego, żeby postawić jakieś granice, żeby rozpocząć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Co w związkach? Zobaczmy. No, w związkach mamy śmierć, kochani. Jeżeli to jest wasz partner, wasza partnerka, ktoś z kim jesteście w związku, może to oznaczać zakończenie relacji. Może. Dla części z was ta śmierć nie musi oznaczać zakończenia relacji, szczególnie jeżeli to nie jest wasza historia, ale może oznaczać zakończenie jednego cyklu w waszym związku i rozpoczęcie się nowego. Otwierają się dla was zupełnie nowe drzwi, do nowych możliwości, do nowego etapu. Zobaczmy tą śmierć. O co tutaj chodzi? Siódemka kielichów. Rydwan. Wieża. Mhm. Dwójka kielichów, piątka kielichów, ósemka mieczy. Mhm. Kochani, dla części z was no, powtarza się historia. Dużo niepewności, dużo rozchwiania emocjonalnego, ale też mam wrażenie dużo bujania w obłokach. Mam wrażenie, że część z was w ogóle żyła w takiej nieświadomości albo iluzji co do tej osoby, z którą byliście w związku. Ale wieża runie, prawda wyjdzie na jaw, kochani, i sprawy też ruszą do przodu, a wraz z nimi wy. Czuję, kochani, że ten związek bardzo mocno was rozczarował, rozczarowuje, zwłaszcza kiedy uświadomicie sobie prawdę i stwierdzicie, że dosyć życie w jakimś takim smutku, żalu i na pewno w takim związaniu. Stwierdźcie, że czas ruszyć do przodu, postawić na siebie, postawić na kogoś, kto faktycznie może o was zawalczyć. I wygląda na to, moi drodzy, że właśnie tutaj też pójdziecie za tym głosem serca bardzo mocno i stwierdzicie, że być może czas odciąć się od tej osoby, czas zrezygnować z tej relacji. Po to właśnie, żeby żyć wolnym, żeby ukoić jakieś stare rany, żeby skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, na sobie samym. Bo, kochani, jeżeli wy nie jesteście szczęśliwi, no to To będziecie tylko przyciągać więcej nieszczęść. Bo niestety tak to jest, kochani. Czym emanujemy, tym więcej tego przyciągamy. Więc musicie się skupić na swoim własnym szczęściu, na swoim własnym sercu, na swoim własnym uleczeniu. Po to, żeby odzyskać równowagę i móc zbudować nowy świat dla siebie. Lepszy, bardziej stabilny, emocjonalnie dostępny. Dlatego, kochani, to jest taki ważny moment dla was, żeby poświęcić ten czas sobie, przede wszystkim sobie, na swoje uleczenie, na ruszenie do przodu i na ukojenie właśnie. Bardzo ważny przekaz. Bardzo ważny przekaz. Dla szczególnych osób, dla może jednej osoby, więc jeżeli to nie jest wasza historia, nie przymuszajcie jej na siłę pod siebie, dobra? Bo to jest ewidentnie zakończenie jakiejś relacji. Relacji, która bardzo mocno rozczarowuje i w której mam wrażenie tkwiliście za długo. Za długo. Ale teraz przyjdzie czas, w którym spadną wam klapki z oczu. Spadną wam klapki z oczu a propos osoby, z którą jesteście, z którą się spotykacie i będziecie w stanie właśnie powiedzieć stop i ruszyć naprzód. I zakończyć właśnie tą sytuację. Mhm. Single. Co u was? A single mają siódemkę kielichów. Siódemka kielichów, kochani, mówi być może właśnie o różnych opcjach, więc dla części z was może pojawić się kilku kandydatów, którzy wkroczą w wasze życie. Ale siódemka kielichów często właśnie jest dla mnie taką kartą bujania w obłokach. Możecie bujać w obłokach ogólnie, a propos miłości, romantycznych uniesień, idealnego związku, ale nic nie robicie w tym kierunku, bo o tym może mówić właśnie siódemka kielichów, że pozostajecie w świecie marzeń, ale tak naprawdę nie sprowadzacie tego na ziemię i nie otwieracie się na miłość, nie próbujecie nowych rzeczy, nie chodzicie na randki i tego typu rzeczy. Z drugiej strony, kochani, siódemka kielichów może być też taka, no tu trzeba być ostrożnym, bo może pojawić się ktoś, kto właśnie będzie nosił pewnego rodzaju maskę, albo wy będziecie mieć zbyt takie idealistyczne podejście o tej osobie i nie dostrzeżecie prawdy o tej osobie. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. O co tu konkretnie chodzi? Rycerz kielichów. Pustelnik.
siódemka buław, szóstka buław, dziesiątka buław, piątka pentakli, słońce. Czyli tu chodzi, kochani, o waszą energię. Tu chodzi o waszą energię. Ja mam wrażenie, kochani, że wy jesteście albo długo sami, albo wyszliście bardzo mocno w tryb pustelnika po jakimś trudnym wydarzeniu w waszym życiu. Dla części z was to jest strata ukochanej osoby, to takie bardzo intensywne rozstanie, które spowodowało wielką dziurę gdzieś tam w waszym życiu. Powiem wam tak, jest ktoś w waszej przestrzeni, kto się wami interesuje. Jest ktoś, kto potencjalnie może zabiegać o wasze względy, albo już zabiega o wasze względy, ale wy tak jakby w ogóle nie dostrzegacie tej osoby. Jesteście totalnie na nią zablokowani. To jest osoba, która widzi was w ten sposób. Wow, ale ten wodnik jest super, ale ta wodniczka jest mega kobitka. Ale wy tego o sobie nie dostrzegacie. Kompletnie. Dlatego pozostajecie w świecie fantazji, ale nie wychodzicie na wierzch. Właśnie mówię, wolicie siedzieć w swojej jaskini i blokować dostęp do siebie, zamiast otworzyć swoje serce. Bo tutaj ewidentnie, kochani, z tym rycerzem kielichów ktoś puka do waszych drzwi, albo ktoś zapuka do waszych drzwi w tym tygodniu. Ale wy nie otworzycie. Wy nie otworzycie. Wy nie otworzycie. A szkoda, wiecie dlaczego? Bo to może być ktoś bardzo szczególny dla was. Słońce, szóstka pentakli, kochankowie. Bratnia dusza, szansa na miłość, szansa na zrównoważony związek. Ale ja czuję, kochani, że wy jesteście właśnie poblokowani. Poblokowani. Na poznanie tej osoby, na ruszenie naprzód. A to jest szansa dla was, kochani. Więc powiem wam tak, jeżeli nic się nie zmieni, tu się też nic nie zmieni. Pozostaniecie dalej w świecie fantazji i marzeniu o idealnej miłości. Ale jeżeli pozwolicie sobie otworzyć swoje serce i spróbować jeszcze raz, kochani, to macie szansę naprawdę na coś szczególnego. Macie szansę na piękną relację. Naprawdę piękną relację. Bo ktoś jest tu z wami szczerze zainteresowany i pragnie szczerze włożyć energię w ten związek, zaopiekować się wami. To jest też pasja, namiętność, dużo radości, dużo takiego, dużo szczerości, kochani. Więc ta osoba, która wchodzi w wasze życie, wejdzie w wasze życie, ma w sobie bardzo dużo tej szczerości, takiej klarowności. To nie jest ktoś, kto was oszuka. I czuję, że moi drodzy, z tego coś może być. Naprawdę coś z tego może być. A o ile dacie temu szansę? Może to być ktoś niestandardowy, bo z tą siódemką kielichów może być tutaj też taka energia, że wy macie jakieś swoje wyobrażenia na temat, jak poznacie swoją miłość, jak będzie wyglądać, jaki będzie wysoki, jaki będzie miał samochód, w jaki sposób do was podejdzie, jaki słów użyje. A to może być zupełnie różne. Kochani, zupełnie różne. Ta osoba może się zupełnie różnić od waszych wyobrażeń i sposób, w jaki poznacie tę osobę, może zupełnie się różnić od waszych wyobrażeń. Dlatego tego nie dostrzeżecie. A to jest ważne, żeby być po prostu otwartym na to, co niesie los. Bo czasami los naprawdę pisze swoje scenariusze, które są zupełnie inne od naszych wyobrażeń, ale są równie piękne, albo mogą przerodzić się w coś równie pięknego, albo i jeszcze piękniejszego niż gdzieś tam w naszych głowach to jest. Więc powiedziałabym tak, moi wodniki, nie blokujcie się. Dajcie sobie szansę. Wyjdźcie z tej pieprzonej jaskini i otwórzcie swoje serce. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Ósemka buław. Tu się będzie coś działo. Ósemka buław oznaczała jakąś komunikację, akcję, ruszenie do przodu, podróże, wyjazdy, wiadomości, telefony, spotkania, akcja. Czas na akcję. Ale co to za ósemka buław? Wy w ogóle nie jesteście w tej energii akcji, więc ja jestem ciekawa, co to jest. Ósemka buław, zobaczmy. Dziewiątka pentakli. As pentakli. Ósemka kielichów. Dziesiątka buław, piątka pentakli, słońce. Kochani, to jest ktoś, na kogo możecie liczyć. Dobry przyjaciel, członek rodziny, ktoś, kto myślę, że ma pieniądze, albo dobrze przynajmniej zarabia i ktoś, kto będzie chciał was wyciągnąć z tego dołka. Ewidentnie. Ósemka buław i ósemka kielichów dla mnie jest kartą podróży, więc to może być ktoś, kto mieszka gdzieś tam dalej od was, może nawet za granicą, ale będzie chciał podróżować do was, przyjechać do was, żeby was wyciągnąć z tego emocjonalnego bagienka tutaj. Dziesiątka buław i piątka pentakli. Dla części z was, jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia finansowego, ta osoba wam tego wsparcia finansowego udzieli. Dla części z was, kochani, może być taka sytuacja, że jeżeli wy będziecie musieli wyprowadzić się od partnera, partnerki z domu ogólnie, nie, to ta osoba was przygarnie. Ta osoba powie, nie martw się, przyjedź do mnie, damy sobie radę, dam ci pokój, dam ci łóżko, coś wymyślimy. To jest osoba, na którą naprawdę, naprawdę można liczyć. To jest osoba, która przyniesie wam szczęście, poprawi wam humor i pomoże emocjonalnie odejść od tego, co gdzieś tam
się tutaj zadziało i od tego, co Wam nie służy. Kochani, dziewiątka pentakli jest to osoba bardzo pozytywna, hojna i tak jak mówię, tutaj przyjdzie jakaś taka oferta wsparcia dla tej osoby, która pomoże Wam właśnie ruszyć naprzód. Jeżeli to kompletnie nie jest Wasza energia, czyli tutaj nic się nie dzieje takiego trudnego w Waszym życiu, może być po prostu to energia taka zaproszenie albo przyjazdu kogoś. Żeby dobrze spędzić czas, żeby, nie wiem, pójść gdzieś na drinka, pojechać na jakieś spa, dobrze się bawić, zrelaksować się, kochani. Dla części z Was może tego potrzebujecie ze względu na jakieś, nie wiem, trudności zdrowotne albo przeciążenie takie, wiecie, zdrowotne, fizyczne. Może potrzebujecie właśnie gdzieś pojechać, zasiać nowe ziarenko, zainwestować w siebie i po prostu spędzić miło czas, wyrównać energię, odpocząć, tak jest. Spędzić czas z kimś, kogo kochacie, kogo lubicie. Zrzucić jakieś bariery z siebie, tak? Zrzucić takie blokady, ciężary z siebie i po prostu dobrze się bawić. Może właśnie tego Wam trzeba, kochani. Dobrej zabawy, luzu, odpoczynku. No to zobaczmy, co w pracy. Praca i finanse. Szóstka mieczy. Fajnie, sprawy ruszają do przodu. Kochani, jeżeli były jakieś trudności, były jakieś blokady, były jakieś konflikty, były ogólnie jakieś wyzwania i problemy, w tym tygodniu wszystko się wyklaruje. Sprawy ruszą pięknie do przodu, coś się rozwiąże, znajdą się pomysły, znajdą się rozwiązanie, znajdą się odpowiedni ludzie, pogodzicie się z kimś i mówię, jest ruszenie do przodu. Szóstka mieczy może też oznaczać, kochani, że to Wy świadomie podejmiecie decyzję, że czas ruszyć do przodu i odejść na przykład z jakiejś firmy, z jakiejś przestrzeni, od kogoś, zostawić coś ze sobą, bo to Wam nie służy, bo to źle wpływa na Was, bo to powoduje jakieś konflikty, niepewności, tego typu rzeczy. Szóstka mieczy jest też kartą podróży, jest też kartą wyjazdów, więc coś takiego może się tutaj szykować, jakiś wyjazd służbowy, przeprowadzka w nowe miejsce, może firma się przenosi do innej placówki, więc będziecie się przenosić do innej placówki. Możecie też po prostu wyjechać rekreacyjnie, wziąć urlop po prostu i wsiąść w łódkę i popłynąć gdzieś na drugi brzeg rzeki, jeziora, oceanu. Woda będzie tutaj też dla Was bardzo korzystna, jeśli chodzi o wszelkiego oczyszczenie i ukojenie, moi drodzy. To widzę, bo tu jest woda, tu jest woda. No, tu jest woda. Arcykapłanka. Trójka buław. Trójka mieczy. Rycerz buław. Ósemka mieczy. Mag. Dla części z Was faktycznie, kochani, odchodzicie od kogoś, kto Was skrzywdził, albo od jakiejś niekorzystnej firmy, toksycznej atmosfery, albo od współpracy z kimś, kto z Wam zrobił koło nosa. Ewidentnie dla mnie, kochani, tutaj jakaś tajemnica wychodzi na jaw i Wy jesteście gotowi zostawić to za sobą. Tą trójkę mieczy, to rozczarowanie, ten ból. Także dla części z Was osoba, która Was zradziła, skrzywdziła, oszukała być może na finanse, jest w środowisku pracy. I kochani, ta trójka mieczy oznacza właśnie to rozczarowanie. Rozczarowanie kimś, kto postąpił po prostu w sposób nieodpowiedzialny, nie przemyślał pewnych spraw, kto jest egocentryczny, myśli tylko o sobie. Ale kochani, wiecie co? To jest ważne, bo przynajmniej przejrzycie na oczy. Mam wrażenie, że z tą ósemką mieczy naprawdę przez jakiś czas może będziecie myśleć, kurde, co ja mam teraz zrobić a propos tej sytuacji tej osoby, ale mam wrażenie, że właśnie przejrzycie na oczy a propos tej przyjaźni, a propos tej znajomości. Dokładnie. I wiecie co? Wprowadzicie jakieś zmiany. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o odzyskanie takiej Waszej mocy. Część z Was za bardzo polegała na tej osobie. Jakoś tak bardzo czuję, że właśnie część z Was mocno polegała na tej osobie, oddała jej trochę część swojej mocy, kreatywności, pozwoliła jej się prowadzić w jakiś sposób. Coś takiego, kochani, bo tam na spodzie pojawił nam się diabeł, więc czuję, że w jakiś sposób uzależniliście siebie od funkcjonowania tej osoby, może tej firmy, tej sytuacji, czy cokolwiek to jest. I przyszło rozczarowanie. To jest swoista lekcja dla Was, żeby bardziej polegać na sobie, na swojej intuicji, na tym, czego Wy pragniecie i tworzyć swoją przestrzeń. Dla części z Was to jest też lekcja, żeby trzymać gębę na kłódkę i trzymać pewne sprawy dla siebie. Bo dla części z Was może być tutaj dość takiej sytuacji, że podzieliście się z kimś a propos swoich planów na przyszłość, swoich zamierzeń, swoich inwestycji i tego typu rzeczy i ktoś to wykorzystał przeciwko Wam, albo Wam ukradł te plany, albo powiedział coś komuś i sprawa się posypała. Więc to może być też lekcja dla Was, żeby zachować te sprawy dla siebie, szczególnie jeśli chodzi o manifestację marzeń i plany na przyszłość.
Mam wrażenie, kochani, że już drugi raz nie popełnicie tego samego błędu. Szóstka mieczy mówi właśnie o tym, że zostawiacie to za sobą, płyniecie naprzód w kierunku właśnie budowania czegoś stabilniejszego, zostawiacie tą osobę za sobą, zostawiacie te smutki za sobą, te konflikty za sobą, no i zaczynacie, właśnie czuję, że spełniać takie swoje marzenia. Odzyskujecie też swoją moc kreacji, tworzenia, po to, żeby stworzyć jakieś swoje szczęście. Idziecie w kierunku sukcesu, kochani. Idziecie w kierunku sukcesu. I czuję, że właśnie u Was jest pisany taki sukces solowy. Macie iść zgodnie ze swoją pasją, ze swoją głową, ze swoim sercem. No i mówię, i uważajcie po prostu, z kim się dzielicie, bo nie wiem, czemu jakoś tak widzę wodniki, kurde, u Was często w tych czytaniach, szczególnie jeśli chodzi o zawodowe aspekty, mam wrażenie, że wychodzi, że ktoś Wam gdzieś tam niekoniecznie dobrze służy w tych sprawach zawodowych, więc możecie otaczać się po prostu takimi osobami, albo ze względu na Wasze sukcesy przyciągacie wokół siebie ludzi zazdrosnych i tego typu, tak, osoby. Więc ważne jest, żeby pilnować swojej energii, ważne jest, żeby właśnie nie dzielić się za bardzo swoimi planami, żeby wiedzieć, komu możecie ufać. I w tym wypadku najważniejsze jest właśnie słuchać swojej intuicji, bo ona Wam podpowie, kto jest dla Was przyjacielem, a kto nie. Rada. Zobaczmy radę. Głupiec. Czas na skok naprzód. Czas na ryzyko. Czas, żeby wskoczyć w jakiś nowy rozdział. Ale miejcie łeb na karku. Pamiętajcie, nie postępujcie nieroztropnie i głupio, żeby się nie wpakować w jakieś bagienko. Zobaczmy tego głupca. Dzięki. As mieczy. Będzie jakiś nowy pomysł, jakaś nowa inspiracja, ale też jakaś klarowność dotycząca czegoś, jakiejś sytuacji, właśnie jakiejś osoby. No, paś mieczy. A, ja czuję tutaj jakiś nowy pomysł, nową ideę. No pewnie, że tak. Siódemka pentakli, czwórka pentakli, cesarz. Subcio. I widzicie? To jest to, kochani. Pojawi się jakiś nowy pomysł, nowa inspiracja na założenie firmy, na rozwój firmy, na coś w pracy, na jakąś inwestycję, na jakieś przedsięwzięcie, na zakup czegoś. I kochani, zaciekawi Was to. Wasze serce do tego mocniej zabije. Mocniej zabije. Będziecie się interesować tym, rozwijać, zaciekawieni, jak to dalej zrobić, jak to wprowadzić w życie, jak zasiać to ziarno, żeby mogło przynieść owoce, żeby mogło zapuścić korzenie. Ale zachowujecie to dla siebie. Już nie plotkujecie, już nie gadacie na lewo i prawo. Chronicie swój skarb. Chronicie to swoje nowe ziarenko. Bo wchodzicie w rolę cesarza. Tak? Macie plany, macie strategię, rozpoczynacie jakiś nowy rozdział, nową pasję, nowe kreatywne przedsięwzięcie, ale tym razem podchodzicie do tego z ogromną odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością. I tak jak mówię, buzia na kłódkę. Super. Dobra, słoneczka, to co? Zobaczmy jeszcze karty z wyroczni Twoje światło. Zobaczmy, co tutaj jeszcze karty chcą Wam przekazać. Napełnij swoją studnię. O, właśnie. Cofnij się, odpocznij, doładuj baterię. Nic dodać, nic ująć. Pięknie. No i na koniec pytanie i odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, liczba mnoga, wylosujcie sobie którąś z kart. 1, 2, 3. To właśnie dla Was losuję. Odpowiedzi od aniołków. Więc zobaczmy. Odpowiedź numer 1, 2 i 3. Wybrane? Mam nadzieję, że wybrane, bo odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi... No, dobrobyt. Dzień dobry. Odpowiedź numer 2 brzmi nie. Krótko i na temat nie. I odpowiedź numer 3 brzmi pomocni ludzie. No i super. Dobra, moje wodniki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam powodzenia, cudownego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.